serca witam uczestniczących w uroczystości święceń biskupów. Predestinasti ex principi
oce nos justorum ab Abraham, qui constituisti principes et sacerdotes, et sanctuarium tuum sine ministerio non deliquisti, cui ab initio mundi placuit, in his quos elegisti glorificari. Następuje namaszczenie głowy nowego biskupa Krzyżmem Świętym. Jest to bardzo dawna ceremonia, bowiem namaszczano świętym olejem głowy proroków, kapłanów i królów, którym powierzano bardzo odpowiedzialną funkcję w społeczeństwie. Namaszczenie głowy nowego biskupa to znak powierzenia mu zaszczytnego, lecz także bardzo zobowiązującego urzędu w Kościele Chrystusowym z prośbą do Boga o hojne błogosławieństwo w pasterskim posługiwaniu. Ipsenne mystice nelibuzionis liquore perfunda et spiritualis benedictionis ubertate fecundet. Ksiądz kardynał jako główny konsekrator zaprosi księdza biskupa Janusza Sternowskiego, aby zasiadł na głównym fotelu zwanym katedrą biskupią biskupa Łomżyńskiego i przekaże mu pocałunek pokoju. Tę samą czynność wykonają biskupi współszafarze i inni biskupi obecni na uroczystości. Jest to znak włączenia nowo uświęconego biskupa do stanu episkopatu i przyjęcia go przez tę społeczność. Idźcie i głoście światu Ewangelię. Włączył się w ten ewangeliczny śpiew zachęcający nowo uświęconego biskupa, a także wszystkich chrześcijan do głoszenia Ewangelii słowem i czynem. Thank you.
sporządzony na tę okazję protokół podpiszą biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, kardynał Mark Welle, nuncjusz apostolski w Polsce, prymas Polski, przewodniczący konferencji episkopatu Polski, metropolita białostocki, administrator apostolski, biskup pomocniczy Łomżyński i kanclerz kurii łomżyńskiej. Umiłowani w Panu bracia i siostry, biskup Stanisław Stefanek przed ostatnią pieszą pielgrzymką łomżyńską na Jasną Górę wysłał kapłan biernych tej diecezji do modlitwy w intencji nowego pasterza. I oto 11 listopada tego roku Ojciec Święty Benedykt XVI wybrał kapłana, jednego spośród prezbiterów tej diecezji, waszego brata, aby jako pasterz służył diecezji łomżyńskiej. Po 26 latach spędzonych poza granicami kraju wraca, aby służyć wam, kapłani i wierni tego kościoła lokalnego. Wraca wzbogacony o doświadczenia kościoła powszechnego, o doświadczenia wspólnoty rzymskiej i doświadczenia kurii rzymskiej. Łączą nas postacie biskupów kościoła łomżyńskiego, a także to miasto, jego uliczki, ulice i place, które w ostatnich dziesięcioleciach pięknieją coraz bardziej. Łączy nas majestat rzeki Narwi, jej zampola, a w porze wiosennej rozlewiska pokryte różnorodnym kwieciem i odgłosem ptaków wodnych. Drodzy bracia kapłani, jestem świadom wielu obowiązków, jakie ciążą na was. Mojej posłudze biskupie, pragnę być waszym bratem w kapłaństwie, który wspierać będzie wasze wysiłki i inicjatywy. Ale pragnę też być waszym ojcem, który nieustannie kochając, będzie musiał czasami wskazać właściwą drogę, świadom odpowiedzialności nie tylko za was, kapłani, ale też i za wspólnoty parafialne wam powierzone. W języku włoskim jest takie pojęcie una squadra, jedna drużyna. Drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusa, kochane siostry i bracia zakonni, my wszyscy stanowimy jedną drużynę, która głosi tego samego zmartwychwstałego Chrystusa i przepowiada tę samą Ewangelię, choć na różny sposób. Moim życzeniem jest, aby każdy z was czuł się współodpowiedzialny za tę misję, a w niej za łomżyński kościół partykularny. Mimo różnych charakterów, temperamentów czy zdolności, wszyscy stanowimy jedną drużynę, zjednoczoną wokół swojego pasterza i nieustannie zapatrzoną jedynego pasterza, Jezusa Chrystusa. Moim życzeniem jest ścisła współpraca i dialog z władzami lokalnymi, niezależnie od przynależności partyjnej czy ideologicznej. Świadom jestem tego, że wszyscy pracujemy dla dobra parafii, gmin, wiosek, miast, miasteczek. Kościół, głosząc Ewangelię, daje swój wkład w kształtowanie sumień i budowanie świadomości, że wyrastamy z tych samych polskich korzeni. Mam nadzieję, że przy szczerej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli uda nam się uczynić znaczny krok w budowaniu wspólnoty kościelnej i państwowej, ożywionej jednym duchem. W zawołaniu biskupim umieściłem słowa gratia in pax. Pragnę być bowiem dla was wszystkich narzędziem łaski i pokoju, narzędziem darów, których źródłem jest nasz Pan Zbawiciel. Niech te dary obficie spłyną na was, na wasze rodziny, wasze domy i niech przynoszą błogosławione owoce, uchwale Boga i pożytkowi Kościoła Świętego. Na koniec zwracam się do naszej łomżyńskiej Pani, do Matki Bożej, Matki pięknej miłości. Maryjo, Tobie oddaję siebie i lud mi powierzony. Otocz nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Towarzysz nam
ziemskim pielgrzymowaniu, prowadź nas, abyśmy krocząc ścieżkami tego świata, nigdy się nie zagubili, lecz zawsze pozostawali wierni Krzyżowi i Ewangelii, i abyśmy nieustannie, odczuwając obecność Twojego boskiego Syna, bezpiecznie dotarli do niebieskiego Królestwa, gdzie On, nasz Pan, Jezus Chrystus, nas oczekuje. Amen.